W tym nagraniu zapoznam Cię z ideą ładunku formalnego. Ładunek formalny nie jest ładunkiem całej cząsteczki lub jonu, jaki analizujesz w danym momencie. Jest to liczba, jaką możemy obliczyć na dobrą sprawę dla każdego atomu znajdującego się w danej cząsteczce. Zgodnie z definicją, ładunek formalny dostarcza informacje o stopniu uzyskania lub straty elektronów przez dany atom w trakcie tworzenia wiązania kowalencyjnego. Struktury o najmniejszych ładunkach formalnych mają prawdopodobnie najmniejszą energię. Ta informacja jest przydatna w celu określenia, która struktura rezonansowa danego związku chemicznego jest stabilniejsza. Z założenia stabilniejsze są układy o niższej energii. Aby wyznaczyć ładunek formalny danego atomu, należy od liczby elektronów walencyjnych tego atomu odjąć połowę liczby elektronów tworzących pary elektronowe i liczbę elektronów tworzących wolne pary elektronowe na atomie, którego ładunek wyznaczamy. Dla przykładu, obliczmy, jaki jest ładunek formalny każdego atomu w strukturach rezonansowych kwasu azotowego 3. Zacznijmy od atomu wodoru w tej strukturze. Najpierw zastanów się, ile elektronów walencyjnych ma atom wodoru. Tą informację odczytujesz z układu okresowego pierwiastków. Liczba porządkowa atomu wodoru wynosi 1, więc obojętny atom ma 1 elektron. Teraz zastanów się, ile elektronów bierze udział w tworzeniu wiązań chemicznych. Atom wodoru tworzy jedno wiązanie chemiczne, a aby powstało wiązanie chemiczne, potrzebne są 2 elektrony. Do obliczenia ładunku formalnego bierzemy połowę liczby tych elektronów, czyli 1. I w ostatnim kroku musimy jeszcze odjąć liczbę elektronów tworzących pary niewiążące na atomie wodoru. Nie mamy tu żadnych par niewiążących. W takim razie ładunek formalny atomu wodoru wynosi 1 minus 1 druga z 2 minus 0, co daje 0. Tak samo obliczamy ładunek formalny dla tego atomu tlenu. Atom tlenu ma 6 elektronów walencyjnych. Jak widzisz, ten atom tlenu utworzy 3 wiązania chemiczne, więc mamy tu aż 6 elektronów. Dodatkowo atom tlenu ma jedną niewiążącą parę elektronową, składającą się z 2 elektronów. Ładunek formalny tego atomu wynosi 6 minus 1 druga z 6 minus 2. To daje nam 1. W tej strukturze rezonansowej kwasu azotowego 3 ten atom tlenu ma dodatni ładunek formalny. Teraz pora na atom azotu. Azot ma 5 elektronów walencyjnych. Utworzył on 3 wiązania, w skład w których wchodzi 6 elektronów. Atom azotu ma jeszcze jedną niewiążącą parę elektronową. Ładunek formalny wynosi 5 minus 1 druga z 6 minus 2. Ładunek formalny atomu azotu wynosi 0. Kolejny, ostatni atom w tej cząsteczce, atom tlenu. Ma on 6 elektronów walencyjnych, utworzył on jedno wiązanie z atomem azotu, a to wiązanie zawiera w sobie 2 elektrony. Dodatkowo na atomie pozostało jeszcze 6 elektronów niewiążących, tworzących 3 pary elektronowe. Ładunek formalny atomu tlenu wynosi 6 minus 1 druga z 2 minus 6. To daje nam minus 1, więc ten tlen ma formalny ładunek ujemny. Pamiętaj, że nie mówimy tu o ładunku cząsteczki. Ładunek formalny to jedynie narzędzie matematyczne, które pomaga w analizowaniu różnych wiadomości na temat cząsteczki. Ładunek formalny dla tego atomu tlenu podpowiada nam, że w tej cząsteczce wokół atomu tlenu krąży o 1 elektron więcej niż w obojętnym atomie tlenu. Teraz przeanalizujmy ładunki formalne w drugiej strukturze rezonansowej kwasu. Ten atom wodoru ma identyczne otoczenie jak ten, więc ma ten sam ładunek formalny wynoszący 0. Ten atom tlenu ma 6 elektronów walencyjnych, ale jak widać, utworzył on 2, a nie 3 wiązania chemiczne, w skład których wchodzą 4 elektrony. Dodatkowo na tym atomie tlenu znajdują się 2 niewiążące pary elektronowe. Ładunek formalny wynosi 6 minus 1 druga z 4 minus 4, co daje 0. Przejdźmy do atomu azotu. Niezwiązany atom azotu ma 5 elektronów walencyjnych. Ten atom azotu ma utworzone 3 wiązania chemiczne, w skład których wchodzi 6 elektronów, a także ma on jedną niewiążącą parę elektronową. W takim razie ładunek formalny dla tego atomu wynosi 5 minus 1 druga z 6 minus 2. Ten atom ma zerowy ładunek formalny. I ostatni atom, atom tlenu. Jak widzisz, ten atom utworzył 2 wiązania z azotem. I ma 2 niewiążące pary elektronowe.
Więc ładunek formalny wynosi 6 minus 1 druga z 4 minus 4. Ładunek formalny tego atomu również wynosi 0. W pierwszej strukturze rezonansowej mieliśmy do czynienia z dwoma ładunkami formalnymi. Tu był ładunek 1, a tu minus 1. Natomiast w drugiej strukturze wszystkie atomy mają zerowy ładunek formalny. W przyszłych filmach zobaczysz, że im bliżej zera są ładunki formalne poszczególnych atomów, tym większe jest prawdopodobieństwo, że dana struktura rezonansowa będzie miała większy wkład w hybrydę rezonansową analizowanej cząsteczki.